przed nami kolejny punkt programu. Wystąpi hashtag Ensemble, warszawski zespół grający muzykę nową, ale również improwizujący. Skąd pomysł na zaproszenie ich na festiwal Ad Libitum? W pierwszej kolejności usłyszymy improwizację na kanwie A Sei Più Uno na sześciu plus jedną osobę wykonującą. Jest to improwizacja na kanwie istniejącego utworu muzyki nowej skomponowanego przez Andrzeja Kwiecińskiego z prawykonaniem w 2015 roku. Jest to utwór wielokrotnie grany przez zespół Ensemble, przez ensemble Proton Bern. I jest to pomysł, który narodził się pomiędzy samym kompozytorem a mną, żeby do tego utworu muzycy dołożyli kolejną warstwę, warstwę improwizacji, co ma sens o tyle, iż ten utwór jest napisany jako kolejna warstwa, kolejne warstwy do Chacony Merulliego z XVII wieku. Także Kwieciński wziął Chaconę, dopisał do niej swoją wersję, dopisał do niej coś, co oczywiście brzmi bardzo współcześnie. I dzisiaj usłyszą Państwo improwizatorów, którzy nałożą na to jeszcze swoje interpretacje i improwizacje. W kolejnej odsłonie hashtag Ensemble zaprezentuje Państwu kołysankę Sławomira Kupczaka, kompozytora związanego z środowiskiem wrocławskim, mieszkającego w Gliwicach. I będzie to hołd dla jego taty. Jest to utwór, który wykorzystuje tekst kołysanki, która była śpiewana Sławomirowi, kiedy ten był mały. Kolejna ostatnia pozycja w tym programie to Anna Sowa i jej utwór Faster. Warto dodać, że te dwa utwory, czyli Kołysanka Kupczaka i Faster Sowy, to są zamówienia festiwalu. A zatem to są utwory specjalnie skomponowane z warstwą improwizacji. I Sowa Ania to jest kompozytorka pochodząca z Tymbarku, ale związana ze środowiskiem łódzkim. Jej profesorem był Krause, aczkolwiek miała również styczność z Krzysztofem Knitlem, który miał przez długi czas związek z Łodzią. Był również moim profesorem kompozycji. Ania Sowa obecnie kontynuuje studia w Bazylei. Wcześniej studiowała między innymi w Szanghaju. Aczkolwiek jest już też kompozytorką z dorobkiem. I to tyle, jeśli chodzi o program. Ja przedstawię teraz wykonawców. Zespół Hashtag wystąpi dzisiaj w składzie Aleksandra Kaca na elektronice i fortepianie, Wojtek Błażejczyk na gitarze elektrycznej, następnie Ania Karpowicz flet, Marta Grzywacz głos, perkusja Krzysztof Szmajnda i na syntezatorze Krzysztof Kozłowski. Także zapraszam.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I zapraszamy na 15 tradycyjnie plus 5 minut przerwy. W sensie 15, około 20.